Od początku sierpnia w jeziorze Dzierżno i wodach Kłodnicy wyłowiono ponad 31 ton śniętych ryb. Dzisiaj w Gliwicach minęła pierwsza doba eksperymentu, podczas którego przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Zespół do Spraw Odry wpuszczają do rzeki perchydrol, który ma zredukować liczebność występującej tam złotej algi, odpowiedzialnej za pomór ryb. Sprawdziliśmy, czy są już pierwsze efekty tych działań. Na miejscu była Fatima Orlińska. To, co już dziś można powiedzieć, to, że wskutek wtłaczania nadtlenka wodoru do wód Kłodnicy nie padają ryby. Choć perchydrol w stężeniu 1000 razy mniejszym od medycznej wody utlenionej w odpowiedniej dawce z założenia powinien być dla nich bezpieczny, specjaliści stale monitorują, jak ryby zachowują się po ponad dobie podawania środka. W momencie, gdyby pojawiły się niepokojące okoliczności, dawka zostanie zmniejszona. Na same ryby nie widać jest jakiegoś istotnego negatywnego wpływu, bo wczoraj w momencie aplikacji było widać wyraźnie, że ryby spływają spokojnie, bo to, no, bo tak jak mówię, to jest jednak środek, który gdzieś tam oddziaływuje, więc ten, natomiast nie było praktycznie śniętych ryb, więc ten dzisiaj rano też nie było, więc można powiedzieć, że przynajmniej przy tej dawce dla ryb jest bezpieczne, no, tylko pozostaje kwestia, czy jest to dawka skuteczna na algę również, prawda? Wczoraj przed rozpoczęciem eksperymentu w zasadzie no, mieliśmy śnięcia tutaj w Kłodnicy nawet. Także no, ilość prymnezyn, które produkuje alga i która spływa, jest prawdopodobnie bardzo duża. Czy populacja złotej algi zmniejszyła się, będzie można powiedzieć prawdopodobnie za kolejnych kilka do kilkunastu godzin. Jak tłumaczą specjaliści, sama analiza to proces czasochłonny, ponieważ z pobieranych próbek wody konieczne jest odseparowanie złotych alg, zbadanie ich pod mikroskopem i policzenie, a następnie dopiero porównanie z próbami zerowymi. I jeszcze we wtorek mówiono o występowaniu nawet 200 milionów osobników złotej algi na litr wody. Zostały przeanalizowane próbki zerowe i próbki z pierwszych pomiarów. Tam drastycznych różnic jeszcze nie ma, natomiast to są naprawdę pierwsze próbki takie startowe, więc trudno tutaj mówić o jakichś efektach. Te wyniki będą na bieżąco spływały, bo analizy są długotrwałe. One wymagają co najmniej kilku godzin pracy takiej przy mikroskopie i w laboratorium. Także jest to pewne przesunięcie i opóźnienie. W środę rano wojewoda śląski zwołał sztab kryzysowy, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w eksperyment i sytuację na Kłodnicy służb. Od 2 sierpnia z kanału Gliwickiego i Dzierżna Dużego wyłowiono ponad 31 ton martwych ryb. Zostały podjęte decyzje odnośnie takiego przygotowania do zbierania tych ryb efektywnego, skutecznego, szybkiego w czasie weekendu, bo jutro święto Wojska Polskiego, ale też trudny okres taki weekendowy, więc to było głównym przedmiotem i zabezpieczenie właściwej liczby służb na miejscu w tym okresie takiego długiego de facto weekendu sierpniowego, żeby nic nie zalegało i żeby te ryby były na bieżąco zbierane. Także my tutaj z kolei na miejscu eksperymentu też czekamy na pierwsze wyniki próbek, które były pobierane właściwie do nocy, do północy wczoraj i są pobierane dzisiaj. Dziś na podstawie zgromadzonych dotychczas wyników badań jest niemal pewne, że przyczyną masowego pomoru jest toksyna wydzielana przez złotą algę. W środę na miejscu eksperymentu na zaproszenie resortu klimatu pojawili się również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby jednak nasze środowisko było czyste, w miarę czyste. Wiadomo, iż zmiany, które tutaj się dokonały na Śląsku, są bardzo duże w wyniku wieloletnich, dziesięcioletnich działań przemysłu. Tu głównie chodzi o przemysł wydobywczy, zrzuty solanek do Kłodnicy już od kilometrów tam dużo wcześniej. Także chcemy aktywnie jakoś się włączać, jeżeli tylko jest taka okazja. Sam kanał, wiadomo, że to jest sztuczny twór, ale już się wkomponował w to środowisko, które tutaj jest. I jakoś staramy się uczulać i nagłaśniać właśnie to, żeby społeczeństwo zrozumiało, co możemy stracić. Eksperyment ma być przeprowadzany do piątku włącznie z możliwością jego przedłużenia. Choć to działanie wyłącznie doraźne, powinno zgodnie z założeniami skutecznie zredukować liczebność złotej algi, a w konsekwencji zapobiec katastrofie na Odrze.